Ciao Matteo. Grazie. Oddio. GPS ustawiony, no i można ruszać, oczywiście jak już zjadę. Pierwsza miejscowość na liście do odwiedzenia, Matera. Byłem jakiś kilometr od Centro Storico, no i oczywiście z bucika sobie przydreptałem w to miejsce, aby na spokojnie sobie w upale pospacerować i zwiedzić miasto. Oczywiście jest to Matera na południu Włoch, Bazylikacie. Nie czytam jak zawsze, wiecie, o tym żadnych informacji. Z grubsza coś tam wiem, a jeżeli chodzi o miasto, no to tutaj kręcone były filmy, między innymi Pasja Mela Gibsona i któraś część Jamesa Bonda, a także Ben-Hur. Ben-Hur ma dwie wersje. Jest starsza wersja, już nie pamiętam, chyba z 60-tych lat. Bardzo fajny film. I później zrobiony remake, ale nie wiem kiedy. Gdzieś niedawno, ileś lat temu, z 10 może. Więc ta druga część była właśnie też tutaj kręcona. Jeżeli chodzi o Materę, no to jest to miasto, które słynie z tego, że jest wydrążone w skalę. Ponoć jeszcze po tak zwanej II wojnie światowej tysiące ludzi mieszkały tutaj w takich wydrążonych pomieszczeniach, praktycznie bez okien, bez drzwi, i w jednym pomieszczeniu potrafili ponoć mieszkać nawet całe rodziny ze zwierzętami włącznie. Jak było? No nie wiem. Ponoć biedne południe, zresztą tak się zawsze mówi. No to może coś w tym prawdy jest. Natomiast jeżeli chodzi o rozkwit miasta, no to gdzieś coś tam mi się obiło uszy, że od lat 90. zaczęło być coraz bardziej popularne wśród turystów. No i oczywiście w obecnym stanie już można powiedzieć, że jest to atrakcja turystyczna i widać rozkwit. Mnóstwo turystów i mnóstwo przyjemnych knajpek, restauracji, barów, trattorii i oczywiście masa sklepów z wszystkimi pamiątkami z Chin, jakie tylko można kupić. Zanudzał ani historią miasta, ani jakąś listą rzeczy wartych zobaczenia, ponieważ no ja tak nie robię. Jest tak, że każdy woli co innego zobaczyć. Jedni chcą sobie po prostu tak jakby to powiedzieć, ruszyć w miasto i zagubić się w uliczkach i po prostu poczuć klimat danego miasta, miejsca, i nie mają jakąś tam swoją mapę miejsc do odwiedzenia i po prostu trzymają się tego. Chcą na przykład poodwiedzać jakąś tam wybraną liczbę kościołów, jakichś katedr, muzeów, czy powiedzmy jakichś innych rzeczy i posłuchać sobie jakichś wersji, które zostały jakby przypisane do danego miejsca, i najczęściej można tam skorzystać w takiej sytuacji z jakiegoś przewodnika. Ja tego oczywiście nie robię, chociaż czasami mi się zdarzy przykleić, może nie do końca przykleić, ale tak gdzieś skrzyżować się z jakąś wycieczką i wtedy sobie przystanę, robiąc zdjęcia, lubię posłuchać, co tam ktoś opowiada ciekawego o danym miejscu. No szczęście, jeżeli chodzi o kraje takie właśnie jak Włochy, to no, tutaj akurat głównym językiem jest język włoski i trochę angielski, w zależności jaka grupa tam wycieczkowa sobie w danym miejscu przyjeżdża. Natomiast jeżeli chodzi o Grecję na przykład, to też często w języku angielskim, może mogłem sobie posłuchać takich jakichś opowieści przewodnika. No a jeżeli jest jakiś język nieznany mi, albo no po prostu nie interesuje mnie jakieś miejsce aż tak bardzo,
No to sobie po prostu idę swoją drogą, swoją ścieżką i sobie oczywiście zwiedzam to, co lubię. I jeżeli chodzi o właśnie takie moje dreptanie, to z reguły robię to tak, że nie trzymam się żadnej głównej trasy, jakiegoś szlaku. Bardzo często lubię odbić w jakąś boczną uliczkę i sobie tak polabiryntować. I wtedy można trafić czasem na jakąś fajną knajpkę, która nie jest w takim turystycznym ciągu i powiedzmy odwiedzana jest głównie przez jakichś lokalsów. Tam można zjeść najczęściej najlepsze jedzenie. No, oczywiście można się sugerować też i opiniami z Google'a. No a co też robię czasami? Staram się, ale czasami na po prostu z buta wchodzę i sobie coś degustuję. No a jeżeli chodzi o tutaj miasto, no to jest to taki przeskok dla mnie. No bo do tej pory byłem wiele miesięcy w Grecji, można powiedzieć w sumie od zimy, no to sporo miesięcy. Lat jeżeli chodzi o Grecję, no to dopadły mnie upały już i zacząłem uciekać trochę w kierunku północy. Wyszło tak, że jadę do Polski, no i nie wiedziałem do, można powiedzieć, 3 dni przed promem, którędy ja wrócę, znaczy wrócę, no nie wracam do Polski, po prostu jadę do Polski, którą drogą do Polski dojadę, bo miałem 3 opcje w sumie. Jedną z opcji była przez Rumunię i Bułgarię, najpierw Bułgaria, Rumunia i później Węgry. No jeżeli chodzi o te kraje, przejechałem je wielokrotnie. Na mojej mapce, na blogu można zobaczyć miejscówki, gdzie kamperem byłem. Mam w planach też zrobić zaległe filmy z tych krajów, bo też sporo materiału nakręciłem. Ale natomiast tak zawsze wygląda sprawa, że nie zawsze jest ten czas na tym van life'ie. Najczęściej go mamy, ale to jest tak, że jakoś tak ciągnie człowieka, żeby go spożytkować na inne rzeczy niż siedzenie przy ekranie. No ale wracając kolejną drogą, no to tak, przemyślałem sobie, że może jednak przez Włochy, bo sprawa wygląda tak, że ja we Włoszech mieszkałem kilka lat i mieszkałem głównie w Toskanii, ale też chwilę i koło Rzymu. A w tamtych czasach jeździłem tylko po Włoszech samochodami osobowymi. No i objechałem, można powiedzieć, Włochy, no ale kamperem od około mniej więcej Umbrii w stronę południa nie miałem okazji być. Te miejsca tutaj południowe odwiedzałem samochodem osobowym. Niestety z tamtych czasów nie mam żadnych filmów, bo robiłem tylko zdjęcia, a tych zdjęć też oczywiście tak jakby paręnaście lat temu zrobionych, no to nie za bardzo jest co publikować, no bo jakość tych zdjęć wtedy, no wiecie jaka była, cyfrowych. No jest przeskok niestety technologiczny i wygląda to tak, że no trzeba, że tak powiem, jeszcze raz objechać te miejsca i teraz taką lepszą kamerą trochę to wszystko sfilmować i sobie zwiedzić te fascynujące uliczki, czy potestować przysmaki lokalne. No i to była właśnie druga opcja przez Włochy. Oczywiście trzeba było do Włoch dopłynąć promem. Jeżeli chodzi o koszty promu, no to no, można powiedzieć, że nie są to ceny wygórowane, bo ja zapłaciłem za prom niecałe 200 euro. A co mnie zaszokowało, bo chciałem wziąć sobie kabinę i no bo prom płynie w nocy, no to oczywiście chciałem sobie jakby wyspać się, bo nie lubię siedzieć na jakimś fotelu połamany i później zmęczony następnego dnia. Człowiek się do komfortu własnego łóżka przyzwyczaił. No i to mnie zaszokowało, bo powiedzieli mi 200 euro za taką kajutę. No i zrezygnowałem. No i tutaj ciekawostka, bo podpowiedział mi znajomy, zostań w kamperze. On zawsze zostaje. No i zrobiłem to. Bo pierwszy raz w sumie. Dlaczego nie? No i powiem wam szczerze, że wyspanie się we własnym wirku na pokładzie, no to jest rewelacyjny pomysł. No i tak zrobiłem. Wypoczęty dobiłem do Bari i na spokojnie mogłem, można powiedzieć, na strzała przyjechać do pięknej Matery. No i spędzić miło czas w tym pięknym mieście. Trzecią opcję, którą też rozważałem, no i chodzi tutaj o przejazd przez Albanię, Czarnogórę, Serbię. W pewnym stopniu można powiedzieć, że zrobiłem takie małe oszustewko, bo postanowiłem rzucić monetą, którędy wracać. No i
Jeżeli chodzi o trasę przez Albanię i tę właśnie Czarnogórę, Serbię, no to była trzecia opcja, gdy moneta upadnie na sztorc. No, czyli dałem takie małe szanse trochę na tą wersję, ale to też podyktowane było tym, ponieważ nie chciałem tych krajów przelecieć, że tak powiem, tak pobieżnie, szybko, jadąc do Polski, a tak by to wyglądało. No, jeżeli chodzi właśnie o te dwie trasy, Bułgaria czy Włochy, no to ja te kraje znam, więc tutaj sobie po prostu, można powiedzieć, zrobić takie przeskoki od miejsca do miejsca, te ciekawsze, które chcę odwiedzić i no i tak to robię. No jak wiecie, wypadły te Włochy, już wspominałem, promik, teraz sobie zwiedzam miasto. No a kolejne, oczywiście jeszcze nie zdradzę, co będzie następne, bo tutaj ja już wiem oczywiście, ale nie zdradzę. No, no jeżeli chodzi o właśnie tutaj miasto Matera, no to co mogę polecić? Oczywiście kawę pyszną, można coś zjeść, lody. No właśnie, ja tak mam, że jestem akurat latem uzależniony od lodów, takich pysznych w różnych regionach. Na przykład tutaj podobno lawendowe lody są jakimś hitem, będę szukał. Jak trafię, to oczywiście wam powiem, czy są pyszne. Na pewno. Czemu miałyby nie być pyszne? A samo zwiedzanie, no to w moim przypadku to wygląda tak, że jeszcze czasami wrzucam mapę Google i ona ma takie miejsca, właśnie tam jako opcję można wybrać atrakcje i wyskoczki jakaś taka lista punkcików lub ewentualnie takie pineski się pojawiają, takie piłeczki z obrazkami ciekawszych miejsc i po prostu można powiedzieć, że w jakimś stopniu korzystam z tego i tak sobie chodzę od tej piłeczki do piłeczki, którymiś tam ścieżkami, jakie sobie po prostu, jakie mi nogi mnie poniosą. O, tam na dół sobie pójdę. Na pewno coś ciekawego będzie do zobaczenia. Tutaj jeszcze wam chciałem powiedzieć właśnie, jak już a propos tego mojego wyboru, którego nie było, tylko zostawiłem jakby takiemu losowi, gdzie... Jaka to jest taka ciekawa rzecz? Większość ludzi, którzy jadą na wakacje najczęściej latem, no to oni często planują. Właściwie to praktycznie wszyscy planują wyjazd miesiące nawet przed wakacjami. Może nawet kupują bilety na promy czy na samoloty, jeżeli latają. Tutaj jako ciekawostkę mogę przy promach, jeżeli chodzi o ceny biletów, też wam sprzedać patencik, bo porównywałem ceny na przykład płynąc na Cyklady i poprzez strony internetowe okazało się, że ceny były wyższe niż w tej budce tam na w porcie. Można powiedzieć, z buta kupiony bilet. I wyglądało to tak, jak próbowałem znaleźć coś przez internet, to ceny były rzędu na przykład 257-280 euro, a nawet jak już z kajutą, to już ponad 300, znaczy z kajutą, jakąś tam z fotelem takim lepszym, a ja sobie po prostu podjechałem, jako że wysepka dosyć malutka, 15 tam chyba kilometrów średnicy, czy tam szerokości bardziej, i jak po prostu podjechałem do tego sklepiku takiego z biletami, no to już pomijam, że bez problemu po angielsku można było się wszystkiego dowiedzieć, to ceny się okazało, że były kilkadziesiąt euro taniej, czyli zamiast na przykład 280 wyszło na przykład cena 240 albo 230, coś takiego. To jest może dużo, niedużo, no ale powiedzmy dobrych kilka kaw oszczędzonych lub jeden lub dwa steki w jakiejś restauracji, czyli można powiedzieć na plus. O, znak, życie daje znaki. Tylko że dopiero we Włoszech mi pokazuje, że Albania za późno. Tak więc nie ma potrzeby rezerwowania biletów, nie wiem, 5 miesięcy wcześniej, 3 miesiące wcześniej. Ja wiem, że może się zdarzyć taka sytuacja, że akurat jak się podjedzie, to na dziś promu nie będzie w takiej budce na przykład. Bo taką miałem sytuację akurat, o na przykład do Bari. No, prom sobie płynie na przykład dziś, ale może na dziś nie być już biletu, więc będzie na jutro, no i sobie zostajemy wtedy jeden dzień w kamperze gdzieś tam. To samo było na Cykladach, na przykład prom miałem na niedzielę albo na wtorek, a akurat niedzielę jeszcze nie chciałem płynąć, bo to był dosłownie ten dzień, że za 3 godziny bym płynął, to tak szybko nie chciałem sobie płynąć, więc na następny dzień poniedziałek nie było wolnego promu, a dopiero na wtorek, więc akurat na ten pożar to chyba tam dosłownie gdzieś kilka dni później się zdarzył, więc robiłem ten film. No to tak wygląda.
podpływacie, podjeżdżacie do takiego miejsca i często się może okazać, że bilet jest tańszy niż taki rezerwowany ileś miesięcy wcześniej. Czyli nie trzeba planować, bo można naprawdę, naprawdę w ostatniej chwili zdecydować, że jednak na tą wyspę nie płynę, bo popłynę sobie na inną wyspę, bo okazuje się, że na przykład lepsza pogoda jest tam. I nie kupujcie tak biletów pół roku wcześniej. Taka moja rada. No ale tutaj bardziej się skupiam przy takiej braci bardziej kamperowej, czyli te wyjazdy powiedzmy kamperem. I to mnie trochę dziwi, bo można przecież mając takiego kampera, można w sumie dom na koła, który ma wszystko, to naprawdę wyruszyć tak kompletnie bez planu. Nie trzeba, słuchajcie, planować pół roku wcześniej, gdzie pojedziemy na 2 tygodnie kamperem, bo to kompletnie w moim odczuciu się jakby kłóci w ogóle z ideą życia i podróżowania kamperem, bo sprawa wygląda no prosto. Przecież my możemy skręcić w lewo albo w prawo na danym skrzyżowaniu. Można też swoją trasę uzależnić od tego, jaka będzie pogoda, bo zauważcie, że ja zostałem w Grecji, a praktycznie do lata, bo akurat tak się fajnie trafiło, że wbrew pewnym informacjom, które są podawane z takimi, nie będę tutaj mówił tego słowa, bo podejrzewam, że będzie cenzurowane, ale w tym roku w Grecji nie było gorąco w czerwcu aż tak bardzo i można powiedzieć, no parę razy się zdarzyło ponad 30, okej, jest to normalne, ale lokalsi, tubylcy na południu Peloponez straszyli mnie nawet upałami, że czerwiec to już jest ponad 40, więc można powiedzieć, że to się pięknie udało. No i to tak jakby trochę rozleniwiło mnie, no i nie chciało mi się ruszać z fajnego miejsca, z plaży, gdzie właściwie spędzałem więcej czasu, trochę zwiedzania, ale w tych ostatnich miesiącach to można powiedzieć, że trochę więcej leniuchowania. No i dopiero jak zaczęło się tak robić gorąco, no to, no jak wiecie, uciekłem na wysepkę. Jedną z wysepek w planach było więcej. No i tutaj też ciekawostka, bo na przykład prom na Cyklady. Bardzo drogie promy są na Cyklady i to mnie trochę zniechęciło, bo miałem wstępnie chęć popłynąć na Santorini, między innymi, jako taką mocno turystyczną wyspę, ale w pewnym stopniu ta pogoda na Serifos mnie zniechęciła. Nie wiem, czy Santorini też jest taka trochę pustynna, czy bardziej zielona wysepka. Nie byłem akurat na Santorini. No i zrezygnowałem. Tym bardziej, że podszedłem sobie do biura z biletami i tam mi podali cenę promu na Santorini, z Serifos na Santorini, później z Santorini też nie do końca byłem pewien, czy tutaj wrócę do Aten, czy jeszcze popłynę na Kretę, ale tutaj trochę czas mnie gonił, bo ta Kreta to już w ogóle w tym roku za późno by była, więc zostałem przy opcji Santorini. Gdzieś mam tą karteczkę z tymi wypisanymi cenami, ale tam wyszła dosyć spora kwota, bo coś koło 600, chyba 700 euro, jak dobrze pamiętam, a zerknę później. To mnie zaskoczyło trochę, bo tutaj zauważcie, taki prom płynie na Serifos 4,5 godziny około, później na Santorini też około 4,5 godziny, czyli mamy 9 jakichś godzin. No i powiedzmy, no dobra, z 8 godzin około wraca z Santorini do Aten, więc jest to taki dosyć spory odcinek. A prom kosztował chyba coś koło 400 euro, około jakoś tak, 400 nawet chyba z haczykiem, może jakoś tak, dosyć drogo to było. I wyobraźcie sobie, a tutaj mamy prom z Igoumenitsy do Bari czy do Brindisi i to są koszty rzędu 200 euro, 250. Mówię tutaj o kamperze, który jest poniżej 7 metrów, bo mój kamper ma jakieś 6, bodajże chyba o 7, 6, 8 mniej więcej, czyli poniżej 7 metrów. I koszt promu na takiej trasie, gdzie prom płynie tu akurat nocą i to było około chyba 10 godzin, bodajże 11, nawet nie wiem dokładnie. Tam jeszcze przeskok godziny, bo w Grecji jest czas o 1 godzinę przesunięty, więc tutaj też trzeba by to dodać. I mamy naprawdę taki dosyć, no, można powiedzieć, tani koszt takiego promu. I to jest takie życie bez planu, bo można sobie właśnie nie planować, słuchajcie, bo ja nie wiedziałem, gdzie będzie jaka pogoda. Byłem sobie już w Grecji, dojechałem mniej więcej do okolic meteorów. Tam zostałem 4 dni, bo jest to taki teren położony trochę wyżej niż nad morzem. No, około 700 chyba, 800 metrów nad poziomem morza, więc tam dosyć chłodno było.
chociaż w dzień słoneczko też potrafiło przygrzać. I to był taki punkt, z którego do końca nie wiedziałem, w którą stronę ruszyć. Czy prosto przed siebie, czyli na północ, w linii miałem mniej więcej prostej, czy na lewo, czy na prawo. No, albo bardziej na wschód, czy na zachód, bo z tym lewo i prawo już nie chcę jakoś tak, zaraz będzie. No to czy wschód, czy północ, czy zachód, czy... No południe nie, odpada. Czyli mamy te trzy drogi. No i bez planu. No pogoda trochę mnie zniechęcała w jakimś stopniu na Bułgarię, aczkolwiek no w górach już by było przyjemnie i później Rumunia no na pewno super przyjemnie, jeżeli chodzi o Transalpinę i Transfogaraską. Tamte trasy też przejechałem i też miałbym z gryza czy Transalpiną, czy Transfogaraską jechać. Musiałbym pewnie znowu rzucić monetą. A Włochy, tak powiem szczerze, że mnie mocniej kusiły. Z tego względu, że przeglądałem temperatury i całe szczęście, że akurat wypadł na Włochy, bo zachodnie wybrzeże jest dosyć chłodne, poniżej 30 stopni. Tak jak przeglądam w prognozach, no a w tej chwili na przykład w Matera podczas zwiedzania, no to było mniej więcej, teraz tak jak temperaturę pamiętam, 30 stopni zaledwie, czy 29, jak przyjechałem to było 29, a później około 30, więc można powiedzieć, że bardzo, bardzo komfortowo w porównaniu na przykład ze zwiedzaniem Aten, gdy w jeden dzień było 38, pierwszy dzień w Atenach miałem 38 stopni i ponad 20 km nadreptałem po mieście z buta przy tej temperaturze, więc można powiedzieć, że prawie można było zdechnąć, ale na szczęście miałem ze sobą wodę, no i której brakło, musiałem dokupić oczywiście gazowaną, taką lubię. I drugi dzień w Atenach było chyba 34 czy 35 stopni, więc no też nie ukrywam, było gorąco. A we Włoszech można powiedzieć, że jest komfortowo. Tym bardziej, że no jest troszeczkę taki bardziej górzysty oczywiście teren i niektóre miejscowości są wyżej, niektóre są niżej i takie temperatury rzędu 29 stopni 30 we Włoszech teraz jest, jak jestem, to są standard. Także mnie się to podoba, jeżeli chodzi o to, że jest chłodniej i bardzo mnie to cieszy, bo to mi pozwala jakby nie przelecieć kraj na strzała, a zatrzymać się w kilku ciekawych miejscach i odnowienie sobie takie zrobię przy okazji właśnie tych regionów, które kiedyś, można powiedzieć, objeżdżałem tak na bardziej szybko, a kamperem mogę się zatrzymać nawet na dzień i tak spokojnie, nie martwiąc się o to, gdzie będę nocował, zwiedzić sobie jakiś region, jakieś miasto. Jeżeli chodzi o plany takie, no to wiadomo, w kierunku Polski, no to ja przez Włochy nie ma innej opcji, jadę w kierunku północnym. Jeszcze do końca nie zdecydowałem, czy wschodnią, czy zachodnią stroną, ale nie będę rzucał monetą. Tutaj akurat się pokieruję troszeczkę moimi takimi chęciami odwiedzenia miejsc, które znam i zjedzenia przysmaków, które uwielbiam. I po prostu jestem też od nich uzależniony i niestety, ale są rzeczy tu na południu, zwłaszcza w Kampanii, których nie zjemy nigdzie na świecie. Bo po prostu, oczywiście, można kupić taki produkt, ale to nie jest ten smak. To jest kompletnie inny smak. Czyli kierunek północ. No i po drodze rozważam jeszcze, czy odwiedzić znowu Rzym, który w sumie można powiedzieć, że znam jak własną kieszeń, bo po Rzymie poruszam się bez żadnych map, bez GPS-ów, po prostu znam to miasto. No i w sumie Paryż też znam na tyle dobrze, że bez problemu sobie chodzę i niektóre większe miasta, inne, które wcześniej odwiedzałem wielokrotnie. I tutaj mam zagwózkę, bo oczywiście odwiedzę Toskanię. W Toskanii jest mnóstwo miejsc, aż za dużo tych miejsc, które mógłbym odwiedzić ponownie, ale coś na pewno mnie skusi. I oczywiście znajomych odwiedzę. No a później w kierunku północnym. Tutaj jest taka kwestia, że jeszcze rozważam, ale prawdopodobnie padnie przejazd przez Austrię. Czyli w tym wypadku pojadę raczej przez przełęcz Brennero i możliwe, że odwiedzę jezioro Garda znowu.
a przynajmniej przejadę, i to chyba prawdopodobnie tym razem znowu zachodnią stroną, bo ta wschodnia jest taka troszeczkę w moim odczuciu jakoś tak zachodnia, albo objadę naokoło, zobaczę. To by było akurat taka pętla. Nie wiem, rzucę monetą. O. A na pewno zatrzymam się chwilę w Alpach, ponieważ no, ten chłodek górski mnie może skusić, ale może być tak, że po prostu, jeżeli będzie za zimno, bo w tej chwili nawet temperatury po kilkanaście stopni są, jak widzę, a jak dobrze pamiętam, 2-3 tygodnie temu na przełęczy Stelvio śnieg spadł, no to powiem szczerze, że nie. To dziękuję. Po tym moim wygrzaniu się na temperaturach ponad 30 stopni, no to trochę nie bardzo mi leży teraz wbić się w taki region, gdzie po prostu bym zamarzł jak sopel lodu. I jeżeli takie temperatury miałyby mnie spotkać na północy, no to przebijam się na strzała w kierunku Polski. A jeżeli chodzi o Austrię, no to raczej nie będę już tutaj długich, jakichś dużych zwiedzań robił. No i mam tylko taki dylemacik, i jechać którą trasą? Czy tutaj jechać przez Niemcy, czy tutaj jechać przez Czechy, czyli Niemcy i Czechy, i wbić się wtedy gdzieś w okolicach Kudowy, albo może od strony Niemiec sobie wjadę, zobaczę. Mam troszeczkę chrapkę na Czechy, bo Czechy kamperem też akurat tak dosyć słabo i jest kilka miejsc, znowu Pragę bym może odwiedził, bo dawno nie byłem, a jest jeszcze kilka miejsc, które mam w planach do odwiedzenia w Czechach. I tutaj oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie, to możecie mi je podrzucić, bo albo może ktoś z Was gdzieś na tej trasie przez najbliższe 2-3 tygodnie będzie w tych regionach, które wymieniłem, no to też oczywiście możecie się odezwać. Może się uda wypić jakąś kawę. Chociaż kawa najlepsza to tylko we Włoszech, a poza Włochami nie piję, poza Italią nie piję praktycznie, można powiedzieć, kawy. Tutaj tylko mnie kusi, przestałem pić kawę, więc we Włoszech mogę polecić zawsze, po prostu pierwszy lepszy bar, kawa jest 100 razy lepsza niż najlepsza kawa w dowolnym mieście i to mogę polecić. O, agent kremówka mówił, żeby pomników nie stawiać, a tu jeszcze nawet park dostał. No ale w sumie Polacy się mogą cieszyć, że jest akcent. No, pora w sumie wracać do kampera. Niestety przez kawałek betonozy, bo zieleni niewiele. No, a stąd jeszcze jakiś niecały kilometr, więc akurat idealnie. No i jak mówiłem, ja ruszam dalej. Kolejne filmy już wkrótce i o, ten sobie stoi w cieniu. Kto nie subskrybował, to wiadomo. No także wracam, ruszam dalej i kolejne filmy już wkrótce. Zapraszam. A tu jest miejscówka. Spokojna i cicho. O dziwo. Do zobaczenia, do usłyszenia.